dzieci i drogie akolitki, mam dzisiaj dla was, myślę, że ciekawą propozycję. Kilka tygodni temu, czytając wasze komentarze na fejsie, wpadłem na pomysł, żeby zrobić fanowski zbiór wszystkich potworów i bestii, które występują w waszych kampaniach. Niestety nie istnieje oficjalny podręcznik traktujący tylko i wyłącznie o przeciwnikach, ale od czego mamy głowy, prawda? Wystarczy zebrać nasze pomysły w jeden plik. Dlatego postanowiłem z waszą pomocą stworzyć bestiariusz sektora Askelon, czyli nieoficjalny i bezpłatny dodatek do Dark Heresy do drugiej edycji. Musicie mi w tym jednak pomóc. Chciałbym, żeby jakieś 15-20 osób stworzyło swoje bestie, jakieś mutanty, roje albo zwierzęta, czy jakiegoś innego przeciwnika i wysłało je do mnie. Nie celujemy w humanoidalny ksenos, czyli odpuszczamy sobie orków, eldarów, nekronów czy innych tyranidów. Celujemy w bestie. Taki potwór powinien mieć swoją nazwę, miejsce występowania, opis zachowania, opis budowy ciała i przede wszystkim pełne statystyki, których wzór możecie znaleźć w podręczniku głównym do Dark Heresy. A może nawet jeszcze pokusicie się o jakiś rysunek? Spróbujcie wymyślić coś ciekawego i oryginalnego. Może wasza bestia będzie posługiwała się jakąś mocą psioniczną, a może będzie posiadała wbudowane cyberwszczepy. No macie pole do popisu. Ze swojej strony podejmuję się redakcji wszystkich prac, sprawdzenia wszystkiego, dodania jednej bestii od siebie i dopilnowanie, żeby w ogóle cały projekt nie upadł. Pan Andrzej Karlicki, właściciel Copernicus Corporation, podejmuje się dokonania składu i łamania tekstu, no i żeby w ogóle to naprawdę bardzo ładnie tak heretycznie wyglądało. Ponadto znany już wam artysta Greg Bobrowski, autor okładki do Nation Heresy, już zgodził się bezpłatnie udostępnić jedną ze swoich grafik, która będzie okładką naszego nowego dodatku. A mając już to wszystko, oczywiście wystarczy potem złożyć to w jeden plik i wszystko będzie udostępniane bezpłatnie na stronie darkheresy.pl. Nie chciałbym za bardzo rozciągać tego projektu w czasie, dlatego dajmy sobie czas do końca lipca, czyli tak trochę wakacji będziecie mieli na pomyślenie. Wszystkie swoje prace wy możecie wysyłać na adres redakcja@darkheresy.pl, ale przyznam, że najlepiej jakby one szły do mnie poprzez prywatną wiadomość na Facebooku na kanał Baniak Baniaka. Wtedy naprawdę bardzo szybko to do mnie dotrze. Postaram się także, aby najlepsze prace zostały w jakiś sposób nagrodzone. Tak więc niech Imperator czuwa nad wami, czekam na wasz odzew. Cześć!